Jało na pewno nie jest sztuką, kiedy zespołowi idzie, ale wartość drużyny na pewno poznaje się w takich momentach, bo te ostatnie dni na pewno dla Was bardzo ciężkie. Dziś taki mecz, który chyba musieliście trochę przepchnąć, ale najważniejsze są 3 punkty. Zgadza się, już przy okazji tego nagrania wcześniejszego o mojej kontuzji, którą udało się wyleczyć na szczęście szybko, powiedziałem, że jak idzie, to łatwo się gra, przyjemnie, wszyscy klaszczą, wszyscy biją brawo. Wynik sam się jakby nakręca, a drużynę poznaje się właśnie w takich momentach, kiedy dostajesz takiego gonga jak w Bydgoszczy czy w Gdyni, tak? No, trzeba przyznać, że gdzieś tam na pewno był to na nas na pewno bolesny cios. Jest nam wstyd za ten wynik ostatni, ale na szczęście dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, bo bardzo nam zależało, żeby gdzieś tam tą plamę zmazać. Pokazać się z jak najlepszej strony. Uważam, że może nie tyle przepchnąć, co w tej lidze tak naprawdę no, nikt się nie położy. No to kurde, to nie jest taka liga, że nie wiem, GKS Tychy pojedzie i wszyscy będą na kolanach czekać, aż im wpierdolą 5 bramek. No nie będzie tak. No. Trzeba wywalczyć swoje, wycisnąć na maksa, ile się da. I tyle. Trudniej było na pewno tym bardziej, że po pierwsze dużo kontuzji w zespole, po drugie pierwsza połowa. Na pewno to nie wyglądało tak, jakbyście chcieli, ale w drugiej odsłonie już wyglądało to zdecydowanie lepiej. Ja uważam, że wiesz co, no, bramkarz gdzieś tam chyba z Opola miał 2-3 takie dosyć dobre interwencje, więc przy odrobinie szczęścia gdzieś tam można było szybciej otworzyć ten wynik, ale może dobrze, że tak się ułożyło. Przecierpieliśmy tą pierwszą połowę. A w drugiej uważam też, że na pewno gdzieś tam lepiej to wyglądało, co gdzieś tam udokumentowaliśmy bramką. Cieszę się, że Patryk Mikita się przełamał i to jest na pewno dla niego bardzo cenne przełamanie, bo na pewno też mu zależało. Tak jak każdemu, tak? To jest normalne, że gdzieś tam te kontuzje nas troszeczkę dotknęły, że tak powiem. Sporo osób ma jakieś urazy, sporo osób też wychodzi na jakichś tam przeciwbólowych, więc nie jest łatwo, ale w takich momentach też drużyna się jakby cementuje, zgrywa, pokazuje, że jeśli zawodnik gdzieś tam teoretycznie pierwszego planu nie wychodzi na boisko, to fajnie, że ci, co wchodzą, potrafią ich zastąpić, dać jakość i po prostu tak to powinno wyglądać. Trzeba teraz pracować, żeby gdzieś tam konsekwentnie dążyć do swojego celu, który jakiś mamy na pewno określony i tak będziemy postępować. Jało, na sam koniec, jaki to był powrót do Ciebie? Pierwszy ligowy mecz w tym sezonie. Troszkę szczęście pomogło, jak ta piłka odbiła się od poprzeczki, ale chyba możesz być zadowolony, bo kilka takich kluczowych wyjść z bramki, na pewno mecz chyba dla Ciebie też udany, zawsze kiedy bramkarz gra na 0 z tyłu. Tu na pewno chciałbym pozdrowić moją mamę, bo moja mama powiedziała, nawet niech ci słupek i poprzeczka pomagają w tym meczu. Zawsze mi kibicuje, zresztą tak jak i tata. Mam mocno kciuki. Wiedzieli, jaki to był ciężki moment dla mnie. Ta kontuzja niby tylko 6 tygodni, a wszyscy w rodzinie wiedzą, jak to u mnie wygląda, jak nawet jednego meczu nie mogę zagrać. I mówię, powtórzę się, ale naprawdę to był naprawdę cholernie ciężki okres dla mnie. Cieszę się, że dziś wracam i przede wszystkim cieszę się, że drużyna ze mną w bramce punktuje, wygrywa, gra na 0. Chciałbym oczywiście, żeby to nie był, że tak powiem, jakiś tam jeden taki przypadkowy mecz, tylko żebyśmy się po prostu sami nakręcali i szli do przodu. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.